Szczecin Open, zwycięzca Kuba Osowski. Tak jest. Nasz faworyt, można powiedzieć. Zawsze mu kibicowaliśmy. Taka mała podlizówka. Tak się mówi. Taka podlizówka. Tak się mówi, dobrze, Kuba. Ale przyjmuję. No. Już tyle razy startowałeś, to jest twój pierwszy wygrany Szczecin Open. Pierwsze wygrane, parę razy na podium generalnie, ale wygrana pierwsza. Bardzo ważna, myślę, że dobry sezon będzie w tym roku. Co prawda ja zawsze, forma mi rosła w trakcie sezonu i na jesień tutaj zawsze byłem gotowy na ten Szczecin Open. A w tym roku no, data inna, ale widocznie lepsza. Tak miało być. Przynajmniej dla mnie. Dzisiejszy dzień zaczynałeś ze stratą do lidera ile? 5 uderzeń. 5 uderzeń. Tak. Czyli 5 uderzeń odrobiłeś i jeszcze 6. No 6. Super wynik. Jak ci się grało? Znaczy wynik wynikiem, ale no, warunki dzisiaj były najtrudniejsze ze wszystkich dni, mimo najlepszej pogody, ale wiatr był największy, najbardziej kręcił takie no, trochę czasami zdradliwe kierunki tego wiatru, no co wszystkim utrudniało gry. Ja sobie myślę, że najbardziej po prostu dałem z tym radę i grałem mądrze, to muszę przyznać, nie szalałem. Na takich dołkach, nie wiem, jak 14 na przykład, gdzie tam 18. wszyscy... 18 też, bo zmieniłem kij z drivera na trójkę wood i to wystarczyło zupełnie, żeby wejść 2 na green, a z kolei nie wpaść w tarapaty tam za drogą, za górką. Więc na pewno mądra gra tutaj dała, tak? Dzisiaj uważam, wynik par jest ok. Parę błędów, par 3 dzisiaj kiepsko zagrałem, ale parę ważnych patów też trafionych. Myślę, że gra mogła się podobać. Jeszcze oczywiście w tym jest zapas i to spory, ale tak jak mówię, ja w tej chwili jestem przede wszystkim trenerem, a nie graczem, więc nie mam żadnych oczekiwań co do swojej gry i przyjeżdżam się dobrze bawić. Ale lepiej trenuje się u dobrego gracza, prawda? No, oczywiście, że tak, no bo ma on większą tak, wiedzę. Ja jestem w Kalinowych Polach, Kuba przyjmuje. Tak, zapraszamy do Kalinowych, też bardzo ładne pole. Miejmy nadzieję, że następny zawodowy turniej się odbędzie w Kalinowych. No i co? No, bardzo się cieszę. Powiedz, jak wam się patowało, bo trochę tam widzieliśmy, piłki stawały przed dołkami. No patowało się różnie, tutaj no, jakiś element szczęścia był potrzebny, chociaż ja nie uważam, że ja go miałem jakoś więcej niż inni, przynajmniej niż moi współgracze. Każdy parę patów trafił, każdy parę patów nie trafił, wszyscy mieli takie same warunki, więc jakby ciężko tutaj z tej perspektywy coś oceniać. Oczywiście, no, zimę mieliśmy długą, wszyscy o tym wiemy, ja tutaj byłem 1,5 tygodnia temu, no to byłem niemile zaskoczony, a jak przyjechałem na sam turniej, to bardzo mi się podobało, w sensie poprawa duża. Więc tutaj gratulacje dla Sławka i ekipy, bo naprawdę w ciągu tego tygodnia no, myślę, że tytaniczną pracę tutaj wykonali, żeby te greeny możliwie najlepiej przygotować. W Kalinowych Polach to są duże greeny, a w Binowie to malutkie. To nie było problemu i tak z trafieniem, nie? W Binowie są małe i takie zdradliwe, bo tych breaków nie widać tutaj. Normalnie no, zawsze na jesieni one były dużo szybsze. Tutaj tym razem były wolniejsze, no ta piłka, tak jak mówiliśmy, no skakała, ale wszystkim tyle samo i tak mocno też przez to, że były wolniejsze, ta piłka nie skręcała, więc to trzeba było też się do tego przyzwyczaić, bo ja tutaj najczęściej grałem raz w roku i to na Szczecin Open na jesieni, a tutaj kompletnie inna pora roku, trochę inne pole, rafy trudne, bardzo takie mięsiste. Dobrze wypasione, bo tymi deszczami ostatnimi podejrzewam, więc trzeba się było po prostu trzymać. I nawozami z azotów. Oczywiście, że tak, na pewno tutaj pomogły, ale no to na pewno przyszykowało to pole i też je utrudniło. Jak gdyby jeszcze rafy były skoczone, to na pewno wyniki byłyby lepsze, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby jakby wynagradzać dobre uderzenie. Super, widzieliśmy, że mama z tatą za tobą chodzili. Tak. Nie przeszkadza ci to? Nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Ja nawet nie wiedziałem tak naprawdę po 17 dołku, jak wygląda klasyfikacja. Po prostu grałem swoje i taką mam zasadę, że zapisuję wyniki na karcie, ale nie analizuję ich i nie wiedziałem tak naprawdę, co jest. Po prostu grałem. Grałem swoje. Mój jeden kolega z flightu był nerwowy trochę na fotografów. Tak. Kolega był generalnie nerwowy. Aha. Nie tylko na fotografów. Aha. Ale przetrwaliście, wygrałeś. Golf. Twój sposób na życie.